nami jest Łukasz. Łukasz jest oceanografem, przedsiębiorcą i naukowcem. Dlaczego z nami tutaj jest? Jesteśmy dzisiaj w Gdyni, w mieście z morza i marzeń i będziemy Wam na Wasze życzenie opowiadać o budynku Sea Towers, który Łukasz bardzo dobrze zna, gdyż... Gdyż pracowałem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego budynek znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy od Sea Towersa. I miałem przyjemność obserwować, jak ten budynek rośnie w zasadzie od samych fundamentów aż do wykończenia. Dziś leczymy się kawą. Trunek pochodzi z Katalonii. Sama nazwa kawa bierze się od katalońskiego słowa piwnica. Butelka jest w wersji magnum, czyli 1,5-litrowa. Polecana jest przez znawców szampana. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na odciętą szyjkę. Otwarty w ten sposób szampan albo prosecco, albo każdy wino, które ma 6 atmosfer w sobie, bo tyle właśnie mają te butelki, jest bezpieczne do picia, bo ciśnienie wyrzuca wszelkie odłamki szkła w momencie otwierania. Zwykłą butelkę wina też da się otworzyć w ten sposób, ale nie polecałbym jej pić. Zapraszamy Was do Sea Towers. Jesteśmy na 15 piętrze. Pokażemy, zaprezentujemy Wam i Łukaszowi apartament. Jesteśmy w typowym second home, z którego rozpościera się piękny widok na Zatokę Gdańską oraz skwer Kościuszki. Łukasz, jako oceanograf, jak zwykle, zainteresował się morzem. Mamy bardzo ładną pogodę, flautę, doskonały dzień do badań oceanograficznych. Widzę, że Baltika zniknęła z portu, a Baltika to statek badawczy, który bierze udział w rejsach monitoringowych na Bałtyku. Widzę, że kuterki hydrograficzne są na miejscu i widzę również, że przebudowa Dalmoru działa prężnie. Jak otworzę okno, to usłyszymy cały ten raban i ruch na budowie. Bardzo fajne miejsce, żeby mieszkać, zwłaszcza jak się jest oceanografem. No, powiedzmy, że niech to będzie second home. Dom oceanografa jest na morzu. Właśnie, Łukasz wspomniał o przebudowie Dalmoru. Faktycznie jest ten jeden wielki plac budowy, wcześniej tereny przemysłowe, zamienił się w kolejne piękne apartamentowce z widokiem na morze. Yacht Park, bo tak nazywać się będzie te ekskluzywne osiedle, będzie składało się z 6 budynków, z którego właściciele oprócz pięknego widoku na Zatokę oraz skwer Kościuszki będą mieli możliwość korzystania z mariny na wyłączność. Typowy second home, 54 metry kwadratowe, salon z aneksem kuchennym, łazienka i sypialnia. Styl zupełnie minimalistyczny, żeby troszeczkę ocieplić wnętrza. Właściciele zdecydowali się dodać lampy w stylu glamour i też obrazy. Część kuchenna. W części kuchennej mamy zastosowane wysokiej klasy materiały, granitowy jasny blat, do tego drewniana podłoga, bodajże jest to jesion. Dalej mamy zastosowane jasne płytki, na których pojawia się okrąg, do tego okap, który nawiązuje kształtem do formatu płytek oraz do ekspresu do kawy. Faktycznie, ten designerski okap bardzo nadaje stylu, charakteru całej kuchni, zwraca uwagę i pokazuje, że ta kuchnia jest inna. Pamiętajcie z naszych wcześniejszych odcinków, że zdecydowanie polecamy bardziej granit na blaty kuchenne niż chociażby marmur, ze względu na to, że granit nie pije tak wody, więc jest bardziej wytrzymały i nie brudzi się. Jednak najważniejszą rzeczą w tej kuchni jest mikrofon. Wystarczy się obrócić, sięgając po kawę. Mamy piękny widok na Zatokę Gdańską, skwer Kościuszki oraz dach Pomorza.